protest matek w Sejmie. One są, że tak powiem, samodzielne, bo one nie reprezentują żadnego stowarzyszenia. I one protestowały 4 lata temu, kiedy ja też jeździłam wtedy do Sejmu. I ten protest dotyczy spraw płacowych, znaczy socjalnych, czyli renty socjalnej i pielęgnacyjnego dodatku. Za każdym razem my, jako stowarzyszenie, które zbudowało system wsparcia, wiele placówek, różnych form, mówimy, że pieniądze są bardzo ważne dla ludzi, którzy mają problemy finansowe. I te kilkaset złotych, które one chcą wywalczyć, wszystkim się przyda, ale ważniejszy jest jeszcze system, więc jeżeli protest ma dotyczyć sensownych rzeczy, to powinien dotyczyć budowy całego systemu wsparcia. Bo uważam, że kiedyś pytałam o to nasze matki, że gdyby dostały nawet 5 tysięcy miesięcznie, a nie byłoby ośrodka środowiskowego domu samopomocy, dowozu, to też by nic nie było. Pieniądze nie starczą na wszystko, jeżeli dziecko nie ma dostępu, czy młodzież, czy dorośli, do różnych form aktywizacji i pobytu. I ja nadal takie zdanie podtrzymuję. Nie jestem przeciwko tym matkom. Jak najbardziej jestem za tym, żeby te dodatki były te dodatki socjalne były większe, renta i wszystko, ale trzeba mówić w kontekście dostępu do wielu instytucji wsparcia i stało się tu wyjątkiem. Nie ma w Polsce wielu miejsc, w których tak dużo jest form wsparcia. Myśmy wczoraj chcieli jechać pod Sejm, bo było takie wezwanie, żeby jechać pod Sejm i sformułowała się grupa dorosłych osób i rodziców, ale śledziliśmy, co się dzieje tam i okazało się, że do tego protestu dołączają się różne środowiska, z którymi my się nie identyfikujemy, na przykład strajk kobiet, te czarne manify i tak dalej, które chcą protestować w zupełnie innej sprawie, a wspierać niepełnosprawnych. Robi się z tego wielka polityczna, powiem szczerze, zadyma, a w tak politycznej zadymie to porozmawialiśmy z naszą młodzieżą i z matkami i my nie chcemy uczestniczyć. Bo jeżeli tym sztandarowym hasłem na przykład tych kobiet walczących jest, że każda ma prawo do własnego brzucha i aborcji, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne i pójdą na protest popierać niepełnosprawnych, no to jaki jest sens z nimi stanąć w jednym szeregu, prawda? To się kłóci ze sobą. Tak, ja powiedziałam swoje zdanie w tej chwili i każdy ma prawo tutaj powiedzieć swoje, mogą być to zdania różniące się, bo my nie ustalaliśmy żadnej wspólnej linii. Każda mama, każdy tutaj, który jest, może powiedzieć co chce. Skończyłam, dziękuję. Przepraszam, że pierwsza. Wyrwałam się. Co, chyba pytaniem jest, co uważacie o tym proteście? Albo co uważacie o naszej sytuacji, czy my też czegoś jeszcze potrzebujemy w Zamościu, czy my też powinniśmy protestować w jakiejś sprawie, albo prosić, czego jeszcze tu oczekujemy. Ja bym wam się przedstawiła jeszcze. Nazywam się Małgorzata Pogódź-Kusiak, jestem mamą Michała i chciałabym wystąpić właśnie jako mama Michała, a nie skarbnik stowarzyszenia. Minęło 29 lat, kiedy Michał jest na świecie. Wszystkie zresztą tu mamy, jesteśmy starymi matkami już. To, co przeszłyśmy przez nasze życie, każda wie, kulimy się ku ziemi. Jest nam coraz trudniej, jesteśmy już schorowane i potrzebujemy dalszego wsparcia. Wsparcia, tak jak powiedziała pani doktor, wsparcia systemowego. Co z tego, że będziemy mieć pieniądze, jak nie będziemy mieć siły, żeby się opiekować naszymi dziećmi. One są coraz większe, coraz cięższe, mają inne potrzeby, a my mamy coraz mniej sił. Tym systemowym wsparciem są domy pomocy dla osób niepełnosprawnych. Domy pomocy istnieją w Polsce, ale te domy pomocy nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. My, pracując z osobami, z naszymi dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi, wiemy, jakie potrzeby te osoby mają i jesteśmy w stanie wymyślić najlepszą formę wsparcia. Znaczy jest rozporządzenie i są zasady co do Domu Pomocy Społecznej, ale są jeszcze inne zasady, które my chcemy wprowadzić. Bardzo staramy się wciąż jednak o budowę Domu Pomocy Nakresowej. Bardzo wiele pracy nas to kosztowało. Zrobiliśmy projekt, pozwolenie na budowę, wystartowaliśmy do projektu transgranicznego i przegraliśmy ten projekt. Nie dostaliśmy pieniędzy.
protestowaliśmy, walczymy dalej, chociaż siły już trochę mniej, ale wciąż mamy taką nadzieję. Dla mnie... Powiedz, jak się radzimy? Iloma punktami i z jakim projektem? Jednym punktem przegraliśmy z projektem ochrony dla psów bezdomnych. Rzeszów przyjazny psom. I Lwów, chyba tak? Nie, Winogrodzki. To transgraniczne projekty. Nasz projekt Lustrzanie miał dotyczyć również budowy ośrodka pierwszego w regionie w Krzemieńcu, mieście, w którym urodził się Słowacki. Mamy z nim współpracę i tam takie stowarzyszenie rodziców, matek chciało zbudować pierwszy ośrodek, bo tam do tych dzieci nic nie ma. Jeszcze 100 razy gorzej niż w Polsce, albo i milion. I to był taki projekt niosący ogromną nadzieję. I przegraliśmy z projektem Rzeszów przyjazny psom. W momencie, kiedy premier mówi, że priorytetem są niepełnosprawni, kiedy weszła ustawa z życiem, która ma wspomagać osoby niepełnosprawne, jeżeli się urodzą już niepełnosprawne, państwo ma stanąć i dawać im pomoc, prawda? Jest szansa, żeby zbudować wspaniały, rodzinny, taki przyjazny dom dla ciężko niepełnosprawnych, jest wszystko i psy są ważniejsze. Przy całym szacunku dla zwierząt, które cenię i sama mam, i posiadam, i opiekuję się. Więc mamy prawo też być bardzo rozżaleni. Poza tym, że oczywiście złożyliśmy zgodne z regulaminem odwołanie i czekamy. Natomiast na nasz protest, który też złożyliśmy skargę wszędzie, niestety nikt nie odpowiedział. A zwłaszcza minister do spraw inwestycji, który jest za to odpowiedzialny. I to jest właśnie pytanie. Jeżeli byśmy były w Sejmie i tak położyły te dzieci, jak tamte matki, krzyczały, że psy wygrały z dziećmi z Zamości i z Krzemieńca, to by nas Polska słyszała. Ale że piszemy protest i wysyłamy do wszystkich władz państwowych i ten protest piszemy na papierze, nic to nie daje. Nawet nie mamy odpowiedzi, chociaż ponowiliśmy kilka razy faksami, oczekując na odpowiedź jakąkolwiek od osoby, która jest za tą decyzję odpowiedzialna. To też jest taki znak, jak państwo widzicie, czasów naszych. Może to się zbiegło w czasie, a może to palec Boży, że ta sytuacja zbiegła się z sytuacją tych matek. One jak najbardziej mają prawo do desperacji, nie mają pieniędzy na różne rzeczy dla swoich. Ale 500 zł nie rozwiąże ich problemu. Nie rozwiąże, ale generalnie ja solidaryzuję się z tym, ale nie wiem, czy te matki wiedzą, że one za chwilę stracą siłę i możliwości opieki nad swoimi osobami. Trzeba jeszcze dodać jedno, że przepraszam, Gosia, bo życie przeżywam, ale uzupełniam, że domy pomocy społecznej nie są największym marzeniem świata dla osób ciężko niepełnosprawnych. Na świecie, w bogatych krajach funkcjonują mieszkania takie wspierane i państwo płaci, wspólnie partycypując osobą niepełnosprawną, w asystencie osoby niepełnosprawnej, że 17 godzin albo i 20 ta osoba ma asystenta i może niezależnie żyć. My dlatego proponujemy ten dom, że Polska długo, długo jeszcze nie będzie miała takich pieniędzy, żeby każdy tu z chłopaków i dziewcząt mógł dostać taką osobę na całe życie. Dlatego przy tak dużej niepełnosprawności jak oni, chcemy im stworzyć takie miejsce rodzinne, półpodobne do takich mieszkań wspieranych, ale przyjazne, stworzone przez stowarzyszenie, aby matki, które będziemy się starzeć i odchodzić, żebyśmy spokojnie mogły odejść. Każda z nas chce takie miejsce, prawda? Wolności dla naszych dzieci. Pani Rosadowska chce, pani chce. Pani ja chce. Złożyłam nawet wniosek. Gosia chce. Wszystkie, jak tu stoimy, chcemy takiego domu, a tamte matki krzyczą, że nie chcą takich domów. Może one myślą, że będą żyć wiecznie. My mamy realne podejście i wiemy, że tak nie będzie. I my chcemy uzupełnić system, który jest w Zamościu, w Białobrzegach, w Biłgoraju, stworzony przez nasze stowarzyszenie, Ewenement w Spali Kraju, wszystkie rodzaje placówek, uzupełnić jeszcze o ten dom. I prezydent nam dał działkę, wszystko, mamy pozwolenie, projekt i psy wygrywają. I to jest drama. I nie możemy pójść do Sejmu i krzyczeć o tym. Nigdy nasze stowarzyszenie nie wykorzystało wizerunku osób niepełnosprawnych, żeby epatować ich niepełnosprawnością. Przecież mogliśmy jeździć pod Sejm, pod ministrów. Ja uważam, że oni mają taką godność i mają prawa człowieka, że ja nie muszę pokazywać, że oni leżą na podłodze, bo oni mają prawa człowieka. I to państwo
ma wpisane i do konwencji, do konstytucji, że oni są równymi obywatelami i mogą żyć, mieszkać jak inni. Ja tylko jeszcze dodam jedno słowo i przekazuję. Mamy później być, przepraszam. Ponieważ projekt tego domu pomocy społecznej, projekt budowlany, czyli rozmieszczenie pomieszczeń i tak dalej, i tak dalej. Robiliśmy to w konsultacji z naszą młodzieżą i z ich potrzebami. I to będzie dom naprawdę rodzinny. Już z racji samej bryły, budowy samych pokoi, dwuosobowe pokoje będą mini mieszkanka, będzie wielka sala wielofunkcyjna. Będą mogli realizować będą, swoje marzenia. Będą, ile psy nie będą wygrywać z niepełnosprawnymi. Ja nie wierzę, że wygrają. Już wygrały, no. Chciałabym się też jednak odnieść. Ewa Kasprzyk, mama Pawła, 21-letniego. Ja chciałabym, oczywiście to wszystko popieram, bo ja sama jakby z tego ogromnie korzystam, bo ja jestem samotną mamą, ale usiłuję pracować. Jest to wysiłek dla mnie ogromny, ale przez to, że my mamy tu szczęście w Zamościu, ja jeżdżę po Polsce faktycznie, w sensie udziału raz w roku w turnusie rehabilitacyjnym z synem, co jest też no, trochę wydatkiem, ale to już mniejsza o to. W każdym bądź razie spotykam się i wiem, że my jesteśmy tu w tym swoim nieszczęściu jednak szczęściarzami, bo my mamy tutaj ten ośrodek i ja częściowo, no mogę jakby trochę pracować, ale mój syn na przykład chodzi mimo całego spektrum niepełnosprawności, to jest też dla mnie trochę jednak ułatwieniem, ale jakby chciałabym też postanąć po stronie tych matek, nie wiem czy się zaraz nie rozkleję, ponieważ to jest głos rozpaczy, słuchajcie, my mówimy tu, że 500 nie rozwiąże, bo nie rozwiąże, ale jak ktoś ma, słuchajcie, tak mało, to te 500 też jest jakieś. Najlepiej by było tak, żeby faktycznie państwo zaczęło od tego, znaczy nie zaczęło, dało ten system, bo żeby te nasze dzieci teraz godnie żyły i kiedyś, jeśli się ma dochód z jednych poborów, to naprawdę jest trudno cokolwiek, jeśli jedna osoba pracuje, trudno jest cokolwiek połatać. Także i tutaj też nie jestem.